Niedziela. Sara Linton stała przed frontowymi drzwiami domu rodziców, trzymając w rękach tyle plastikowych toreb z zakupami, że nie czuła palców. Próbowała otworzyć drzwi łokciem, ale skończyło się na tym, że walnęła ramieniem w szybę. Odsunęła się i nacisnęła klamkę stopą, ale drzwi nadal nie ustępowały. W końcu poddała się i zastukała w nie czołem. Patrzyła przez faliste szkło, jak korytarzem idzie jej ojciec. Otworzył drzwi z nietypowym dla niego grymasem na twarzy. — Dlaczego nie wzięłaś tego na dwa razy? — zapytał Eddie, biorąc od niej parę toreb. — Dlaczego drzwi są zamknięte na klucz? — Twój samochód stoi niecałe piętnaście stóp od wejścia. — Tato — odparła — dlaczego drzwi są zamknięte na klucz? Patrzył ponad jej ramieniem. — Masz brudny samochód. Postawił torby na podłodze. — Dasz radę zanieść je na dwa razy do kuchni? Sara otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale ojciec schodził już ze schodów. Zapytała — Gdzie idziesz? — Umyć twój samochód. — Na dworze jest dziesięć stopni. Odwrócił się i spojrzał na nią znacząco. — Brud przylepia się bez względu na pogodę. Powiedział to takim tonem, jakby był szekspirowskim aktorem, a nie hydraulikiem z wiejskiej okolicy Georgii. Zanim zdążyła obmyślić odpowiedź, był już w garażu. Stała na werandzie, kiedy ojciec wyłonił się ponownie z przyborami niezbędnymi do mycia samochodu. Podciągnął spodnie od dresu, gdy przyklęknął, by napełnić wiadro wodą. Sara poznała spodnie z czasów szkoły średniej, jej szkoły. Nosiła je, gdy uprawiała biegi. Masz zamiar tam stać i wpuszczać zimno? Zapytała Ketty, wciągając ją do środka i zamykając drzwi. Sara pochyliła się, by matka mogła pocałować ją w policzek. Ku swojej